Psalm 80. Przewodnikowi chóru na nutę lilię. Świadectwo. Asafowy psalm. Pasterzu Izraela, słuchaj, ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale. Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manasesa zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą. Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swojego, karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami nad miarę. Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych, i szydzą z nas nieprzyjaciele nasi. Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej? Także obrywał ją każdy, kto przechodził drogą. Pustoszy ją dzik, a zwierz dziki pasie się na niej. Boże, zastępów, spraw nam odnowę. Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. Spalili ją ogniem i porąbali, niech zginą od grozy oblicza twego. Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. My zaś nie odstąpimy już od ciebie, zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia twojego. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Piękny psalm wołania o pomoc, pieśń, której refren brzmi następująco i kilkakrotnie pojawia się w całym tym psalmie. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. W zasadzie ten psalm jest kontynuacją poprzedniego psalmu 79, kiedy naród wybrany był w tragedii z powodu swoich własnych grzechów i win, z powodu przekleństwa, które sami na siebie ściągnęli przez swoje nieposłuszeństwo i oddanie się bałwochwalstwu. Ale w takim stanie nędzy, rozpaczy, spustoszenia wołali: Panie, spraw nam odnowę. Będziemy wtedy zbawieni, kiedy Ty sprawisz nam odnowę. Naród Boży wybrany przyrównany jest w tym psalmie do winnicy. I tak jest to obrazowo pokazane, że z Egiptu, czyli z niewoli egipskiej, Bóg wyprowadził swój naród. Wyprowadził swoją winnicę i zasadził w ziemi obiecanej. Piękna to była winnica, jest tutaj jej opis. Bujnie pokryła całą ziemię, ale teraz jaki jest stan, jaki jest jego, narodu Bożego, wygląd, wygląd tej winnicy? Ogrodzenie jest jej rozwalone, dzik ją pustoszy, każdy może do niej wejść. Okradać ją, niszczyć, pustoszyć. Zwierz dziki pasie się na niej. I ciekawe pytanie tutaj jest zadane. Dlaczego, Boże, rozwaliłeś jej ogrodzenie? Czyż Bóg rozwalił to ogrodzenie? Ale w Starym Testamencie taka była mentalność i tak uważano, że dobro zawsze pochodzi od Boga, a zło jest przez Boga dopuszczone jako jego gniew, sąd czy kara. I tak uważano w Starym Testamencie, że i dobro, i zło przyjmujemy od Boga, w zależności jaki jest stan naszego serca, jaki jest stan serca całego narodu. I dobro, i zło przyjmujemy od Boga. Dlatego Hiob też tak, gdy czytamy księgę Hioba, wyraził: skoro dobro przyjmujemy od Boga, dlaczego nie mielibyśmy przyjmować tego, co jest złe?
w tym sensie jako coś niewygodnego, trudnego. Kiedy Bóg nas kształtuje, kiedy Bóg nas doświadcza, kiedy Bóg też przez cierpienie pokazuje nam, że coś trzeba zmienić w naszym życiu. Dlatego tak też jest napisane w tym psalmie: Boże, dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie tej winnicy? Także każdy ją obrywa i każdy może do niej wejść i niszczyć i okradać. Boże, spraw nam odnowę. Ujmij się za nami, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Jest to jeden z elementów, jedna część kapłańskiego błogosławieństwa. Niech rozjaśni Pan oblicze nad wami, niech da wam swój pokój, niech zwróci Pan twarz swoją ku wam, niech będzie wam miłosierny, niech Pan was strzeże i błogosławi. Ta myśl, to wołanie o błogosławieństwo, o Bożą ingerencję, tak bardzo wyraźne jest w tym psalmie, właśnie w refrenie tej pieśni. I kiedy czytamy ten psalm, to dla mnie najpiękniejszym momentem jest Ewangelia zawarta w 18 wierszu, gdzie jest napisane: ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. I w proroczy sposób gdzieś nasza uwaga skierowana jest właśnie na syna człowieczego, Jezusa Chrystusa. Bóg, który stał się człowiekiem, Syn Boży, a jednocześnie Syn Człowieczy. Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej. Po prawicy Boga Najwyższego siedzi Jezus Chrystus, Syn Człowieczy. I przez Niego mamy zbawienie, przez Niego mamy odnowę dla naszego ducha, duszy i dla naszego ciała. Jezus Chrystus dokonał wszystkiego. Jezus Chrystus jest w tej winnicy tym krzewem winnym i my połączeni z Nim możemy przynosić plon, owoc dla Bożej chwały. Bóg jest winogrodnikiem. Piękny psalm, który pokazuje nam, że jest nadzieja dla każdego człowieka, który może w dzisiejszym czasie, w tym momencie jest gdzieś spustoszony, zniszczony grzechem. Panie, spraw odnowę przez Jezusa Chrystusa, przez tego męża, Syna Człowieczego. Niech Twoja ręka spocznie na mężu prawicy Twojej. I to Jezus też wypowiedział, kiedy rozpoczynał swoją misję, że Duch Wszechmocnego Boga, Duch Wszechmocnego Boga spoczywa na mnie. Ręka Boga Ojca spoczywa na mnie. Duch Wszechmocnego Boga spoczywa na mnie. I namaścił mnie Pan, abym głosił ubogim Ewangelię, abym prowadził więźniów na wolność, abym obdarzył ślepych wzrokiem, abym ogłaszał miłościwy rok Pana. Jezus powiedział: te słowa wypełniły się dzisiaj w waszych uszach i to słowo wypełnia się i dzisiaj w naszych uszach również, w naszym życiu. To Pan sprawia nam odnowę. Nie musimy być spustoszeni, nie musi grzech panować nad nami. W Jezusie Chrystusie jesteśmy wyprowadzeni na wolność. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy odkupieni przez Jego krew, przez krzyż, przez zmartwychwstanie. Jezus, Syn Człowieczy, tego wszystkiego dokonał. I za tą łaskę, Boże, chcemy Ci z całego serca podziękować. Dziękujemy Ci za tą nadzieję, jaką dajesz każdemu człowiekowi, że może przyjść od nowa przez Ciebie, Jezu Chryste, przez Syna Człowieczego, przez Syna Bożego, przez Ciebie, przez Baranka Bożego, który został zabity za nasze grzechy, abyśmy byli dzisiaj w odnowie, w Duchu Świętym, w tej prawdziwej, duchowej odnowie każdego dnia. Rozjaśnij, Panie, oblicze swoje nad nami. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spraw, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Amen.